Jest taki kompleksik do Zoetera, może nie zawsze, ale często się to spotyka, wyraźnie czasami nawet bardzo. I drugi, no skoro już z wiarem, to chcę być jakoś użyteczny, pokazać, że jestem do czegoś potrzebny. No więc, jeżeli ktoś przyjeżdża z Polski, to oczywiście on jest z kraju, czyli on reprezentuje kraj. A ja reprezentuję dzisiaj całą Polskę, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości. Jutro ktoś inny przyjdzie, też będzie reprezentował całą Polskę. No i wtedy emigracja mówi, no, czym wam tam pomóc, prawda, co kraj potrzebuje. Wy tam mówcie, co nam trzeba i pojawia się drugi taki kompleks służącego. Ja spełniam role służobne wobec kraju. Otóż proszę Państwa, ja apeluję, a czynię to z tym większą odwagą, ponieważ są razem ze mną koledzy, którzy podzielają ten pogląd, a niektórzy nań wpadli nawet troszkę wcześniej, aby po pierwsze nie mówić o żadnym podziale na kraje migracji, ponieważ wszyscy jesteśmy jednym społeczeństwem. Jeżeli nie tracimy tylko kontaktu z polskością, z państwami polskimi, to jesteśmy Polakami. To nie jest kwestia taka, że ktoś ma obywatelstwo PRL czy nie ma. Dla mnie jest to impreza nielegalna, prawda, więc ja się tym specjalnie nie przejmuję. Będzie wolna Polska, to będą obywatelstwa prawdziwe i wtedy wszyscy będą chcieli być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet przyjemnie będzie mieć taki paszport. Przed wojną, wiecie Państwo, za złotówki wszędzie można było kupić. To była twarda waluta. No, więc chociażby z tego względu. Natomiast druga sprawa, dla nas znacznie ważniejsza. Niewątpliwie, jeżeli Polska będzie miała szansę odzyskania wolności, to jej miejsce jest w Zjednoczonej Europie, jest miejsce wśród krajów wolnych i demokratycznych. Wy już dziś w tej wolnej Europie jesteście. I jeżeli będziecie ambasadorami tej sprawy, tej najważniejszej dla Polski sprawy w przyszłości, to możecie osiągnąć bardzo dużo, ponieważ kiedy pojawi się ta szansa, że Polska odzyska niepodległość, ja myślę, że będzie to krótki oddech taki. Prawda? Rosja czasami tak zatyka ją. W 18 roku na 2 lata ją zatknęło i w związku z tym mogliśmy do 20 roku się na tyle zorganizować, żeśmy się uratowali. Otóż być może będziemy mieli taką sposobność znowu, ponieważ sytuacja kryzysowa w Rosji narasta. I wówczas Polska będzie miała ten krótki okres, kiedy będzie mogła wyrwać się z tamtego kotła i przenieść się tu, przenieść się na zachód, stać się częścią Zachodu. I jeżeli sprawa polska już dzisiaj będzie wewnętrzną sprawą krajów, w których Polacy żyją, wolnych krajów, to jest to dla nas ogromny argument. Jest źle, my tego nie wykorzystujemy, że nie ma nas w Parlamencie Europejskim, że nie mamy swoich posłów w parlamentach krajów, w których żyjemy, że odsuwamy się działalności politycznej w kraju, że się boimy, że często tworzymy swoje getta, że kłócimy się albo jemy bigos, popijając wódeczką i wspominając rzewnie, prawda, pośpiewając sobie czasami. To nie o to chodzi. Nie mamy się czego bać, nie mamy się czego obawiać. Jesteśmy narodem, który ma 1000 lat i on nie zniknie dlatego tylko, że tutaj będziecie żyli, że tak powiem, aktywnie, politycznie. Nie bójcie się tego. Bez kompleksów, drodzy Państwo. 1000 lat. Tego się nie konsumuje przy pomocy dżinsów i paru innych rzeczy. Po prostu to jest coś więcej. Zresztą często spotykamy się, Tadeusz pewnie to i Ryszard potwierdzi, z młodymi ludźmi, którzy mają polskie nazwisko, nie mieli ani słowa po polsku i którzy są gorąco zwolennikami sprawy polskiej, działającymi dla sprawy polskiej. Prawda? Często bardzo. Odzywa się w nich ta świadomość przynależności do polskiej kultury, polskiego dziedzictwa narodowego po latach, kiedy wydawało się, że są już wynarodowieni. I odwrotnie. Może być ktoś, kto mówi świetnie po polsku, nie ma nic wspólnego z polskością. Proszę Państwa, apeluję do Was, żebyście pomyśleli o aktywnej działalności politycznej w wolnym świecie. To jest również droga do niepodległości. To jest ważna droga, ważna dla Was. Dla nas najważniejsza pomoc, jaką może okazać emigracja. Nautowicza nikt nie pytał, czy był emigrantem, kiedy został wybrany prezydentem. Paderewskiego nikt nie pytał, co też on robił, czemuż to grał na pianinie, zamiast biegać w okopach. Proszę Państwa. Nie ma podziału na emigrację i na kraj. Nie mówię dlatego, żeby wam się przypodobać, bo ci, co wiedzą, to wiedzą, że można mi się nie potrafiłem jakoś przypodobać. Mówię o tym, co wydaje mi się jest sensowne, co jest potrzebne i z czym zgadzają się moi przyjaciele, którzy mają ten sam pogląd i którzy usiłują zresztą to robić z lepszym lub gorszym skutkiem, czasami nawet bardzo dobrym tutaj. Dziękuję bardzo. Nazywam się Tadeusz Jaś.
Kowalski. Jestem przewodniczącym organizacji Solidarity with Solidarity w Wielkiej Brytanii. Rok temu miałem przyjemność być tutaj. Mówiłem trochę wtedy o tym, co nasza organizacja robi, ale tylko niektórzy z Państwa dzisiaj obecni byli wówczas na sali. Także ja krótko o tym będę mówił. Ale przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, jak, dlaczego to robimy i jakie i co właściwie chcemy osiągnąć. Inaczej to wyglądało troszkę w grudniu 1981 roku, jak nasza organizacja powstała. Wówczas mieliśmy proste, bezpośrednie cele. Walczenie o uwolnienie uwięzionych, próby desperackie wówczas wpłynięcia na sytuację międzynarodową w taki sposób, żeby stan wojenny był odwołany, zniesiony ze wszystkimi swoimi konsekwencjami ówczesnymi i jak opowiadałem to przedtem, były praktyczne możliwości, żeby to osiągnąć i powiedzmy, i pomimo, żeśmy tego nie osiągnęli, to nauczyliśmy się jednej rzeczy, a mianowicie, że stosunkowo łatwo, znacznie łatwiej niż wielu ludzi myśli, mogą grupy nacisku wpływać na zmianę polityki rządów wielkich krajów, tak jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, że jest to możliwe, że jest to w zasięgu małych grup nacisku. Od tego czasu nasze plany, nasz program uległ znacznej zmianie. Bo co się stało? Przede wszystkim jak przeżyliśmy, otrząsnęliśmy się z tego szoku pogrudniowego trochę, i zaczęliśmy się przyglądać temu, co się dzieje, to z czasem się wyłonił bardzo czysty obraz tego, co się w Polsce stało i co dalej może się dziać. A mianowicie doszliśmy do wniosku, że próby dojścia do porozumienia z komunistami w formie Solidarności na przykład nie wyszły. Że doszliśmy do wniosku, że nie ma możliwości na to, żeby można było w polubowny sposób dojść z komunistami do ładu i coś w tym kraju zmienić. I tutaj, w tej chwili, z wielkim niepokojem osobiście patrzę na to, że część przywództwa Solidarności w dalszym ciągu zachowuje pozycję tak, jakby nie upłynęło 6 lat, czy 7 lat i obstaję przy tym, że program Solidarności to jest program, który wyłonił się na zjeździe, na demokratycznie wybranym i przeprowadzonym zjeździe Solidarności w roku pańskim 1981. Obawiam się, że dzisiaj to zakrawa trochę na żart. Dlatego, że program, który wówczas powstał, zresztą niezupełnie jasny, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj absolutnie nie ma zastosowania. Na konkretnych przykładach żeśmy widzieli, że żadne umowy, w ogóle nie było mowy o dotrzymaniu jakichkolwiek układów, nie było mowy o honorowaniu jakichkolwiek porozumień, że komuniści zawarli wszelkie porozumienia tylko po to, żeby przygotować się na przegrupowanie i na uderzenie i na zgniecenie przeciwnika. I dokonali tego bez względu na umowy, bez względu na wszystkie zobowiązania, które podjęli wówczas. I że na dłuższą metę musimy się zdecydować, albo w Polsce będzie coraz gorzej, albo się przestaniemy bawić się w polityczną ciuciubabkę, udawać, że my chcemy tylko, prawda, robić związki zawodowe, czy tylko, prawda, kluby inteligencji katolickiej, czy jakieś tam inne takie, prawda, zresztą bardzo wartościowe historie. Ale że absolutnie nie chcemy, prawda, mówić o podważaniu autorytetu partii, że nie chcemy, prawda, naruszać sojuszów ze Związkiem Radzieckim, a w ogóle słowo niepodległość to jest coś, co istnieje tylko w słowniku. Dzisiaj Solidarność powstała dlatego, że ludzie się zbuntowali przeciwko
spadającemu gwałtownie poziomowi życia w Polsce i braku perspektyw na przyszłość. To było w roku pańskim 1980. Jak się porówna, jak wówczas było, jak jest dzisiaj, no to obawiam się, że rok 80. ekonomicznie to wcale nie był taki zły rok. Nawet jeśli się weźmie pod uwagę kolejki i Bóg wie co. Dzisiaj, z tego co nam ostatnio podano, przeciętna rodzina w Polsce, rodzina składająca się z czterech osób, dwojga pracujących rodziców i dwojga dzieci, ma dochód 40 tysięcy złotych miesięcznie. Po pokryciu minimum koniecznego na pokrycie jedzenia, mieszkania, gazu, elektryczności i dojazdów do pracy, tej rodzinie zostaje 6 tysięcy złotych miesięcznie, bo to jest 34 tysiące złotych miesięcznie, to jest to minimum, które muszą wydać na pokrycie tych wydatków. 6 tysięcy złotych miesięcznie musi im wystarczyć na pokrycie ubrania, obuwia, książek dla dzieci, urlopów, wszystkich rozrywek, przyjemności, wydatków rodzinnych itd., itd. Jak weźmiemy pod uwagę, że para butów zimowych kosztuje 8-9 tysięcy złotych, kosztowała, przepraszam, jeszcze tydzień temu, że płaszcz kosztuje 18 do 36 tysięcy złotych, że proszek do prania, paczka kosztowała jeszcze kilka dni temu 210 złotych i tak dalej, i tak dalej. To nie trzeba, prawda, wielkich kalkulacji, żeby dojść do wniosku, że związanie końca z końcem, żeby zapewnić tej rodzinie podstawowe rzeczy, pomijając przyjemności, pomijając urlopy, pomijając inne rzeczy, jest po prostu niemożliwe. Mało tego, doskonale wszyscy w Polsce dzisiaj wiedzą, że ani jutro, ani pojutrze, ani za rok, ani za 10 lat lepiej nie będzie. Że sytuacja mieszkaniowa, która jest dramatyczna w tej chwili, będzie jeszcze gorsza, dlatego że nie ma pieniędzy na inwestycji, po to dostatecznie dużo pieniędzy w kraju, żeby kupić części zamienne dla przemysłu, żeby kupić podstawowe surowce. Nie ma mowy o tym, nikt w Polsce rozsądny dzisiaj nie marzy o tym, że się zwiększą inwestycje na mieszkania. Jak wygląda szpitalnictwo w Polsce, doskonale wiemy. Jak wygląda, o czym mało się wie, to jest to, że mało się o tym mówi, bo jest mało statystyk na ten temat, ale dostatecznie dużo, żeby wykazać, że Polacy w Polsce żyją krócej niż jakikolwiek naród w Europie Zachodniej, że mniej dzieci, noworodków przeżywa, prawda, swoje urodzenie niż w jakimkolwiek kraju w Europie, że jest epidemia chorób przemysłowych, że jest cała armia ludzi, którzy są inwalidami przemysłowymi, że ci ludzie wegetują na niedostatecznych zarobkach, na tych rentach i tak dalej. Jednymi słowy, jak popatrzymy na to wszystko, to mnie się zdaje, że powinniśmy dojść do jednego wniosku, jedynego logicznego wniosku, że bez zmiany tego systemu jest niemożliwa zmiana na lepsze w Polsce. I mnie się zdaje, że jest czas, żeby się przyznać do tego, żeby przyznać się wobec siebie do tego, że taką deklarację sami powinniśmy podjąć i ogłośno głosić. Dlatego, że jeśli my tego głosić nie będziemy, to nikt inny za nas tego robił nie będzie. I dlatego ja cieszę się osobiście, że są tacy ludzie jak Romek Szeremietiew, którzy zaczęli to głosić. Zaczęli głosić wyraźnie i zdecydowanie, że my żądamy niepodległości. I naszym obowiązkiem, uważam, jest poparcie takich ludzi. W jaki sposób możemy tych ludzi, w jaki ludzi możemy tych ludzi poprzeć? Przede wszystkim przez zbudowanie sobie wpływów, kontaktów